kolejne kraje notują rekordy zakażeń. Tu trend jest odwrotny. Dlaczego? Szwecja bez drugiej fali koronawirusa. Gdy w Europie kolejne państwa notują rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem i przekraczane są dotychczasowe najwyższe dobowe wyniki zachorowań, w Szwecji tendencja jest odwrotna. Mówi się nawet, że w tym skandynawskim kraju nie nastąpi druga fala zakażeń, której tak obawia się cały świat. Czy to efekt liberalnej polityki walki z epidemią? W Szwecji od lata, z małymi okresowymi wyjątkami, spada krzywa nowych zakażeń. Dzieje się tak mimo rozpoczęcia roku szkolnego w połowie sierpnia, a także wysokiej liczby przeprowadzanych testów. Szwedzkie władze nie chcą komentować sytuacji w krajach sąsiednich, które wcześniej lepiej radziły sobie w walce z epidemią. Jak zauważył dyrektor szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson, strategia Szwecji opiera się na zrównoważeniu, gdzie obywatele mając informacje sami mogą podejmować decyzje. My zdobyliśmy w tym doświadczenie, wcześniej prowadząc kampanię na rzecz zmniejszenia spożycia antybiotyków czy zachęcając do dobrowolnych szczepień, podkreślił Carlson. Szwedzka liberalna metoda walki z koronawirusem opiera się na rekomendacjach zamiast zakazach. Jedynym utrzymującym się obostrzeniem jest zakaz publicznych zgromadzeń powyżej 50 osób. Szwecja, jako jeden z nielicznych krajów, nie zdecydowała się wiosną na zamknięcie społeczeństwa. Uczyniły to natomiast inne państwa skandynawskie, Dania oraz Norwegia. Według Carlsona do utrzymania korzystnego trendu rozwoju epidemii koronawirusa w Szwecji przyczyni się również zaoferowanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej. W ich przyjęciu pierwszeństwo będą miały osoby starsze, z grup ryzyka, kobiety w ciąży oraz pracownicy służby zdrowia. Po 1 grudnia program ten będzie dostępny dla wszystkich innych osób. W efekcie, jak donosi Rzeczpospolita, w ubiegłym tygodniu na ponad 120 tysięcy testów przeprowadzonych w Szwecji wynik pozytywny dało tylko nieco ponad 1300. To ok. 1,2%. Najmniej od początku epidemii w Szwecji. Tymczasem wiosną odsetek ten sięgał w Szwecji 19%. Obecnie liczba zgonów w Szwecji z powodu zakażenia koronawirusem, a także liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 i liczba nowych zakażeń spadły do poziomu najniższego od początku epidemii w tym kraju. Skąd ta tendencja? Jonas Ludvigsson, profesor epidemiologii w Karolinska Instytutet ocenił komentując te dane, że w Szwecji odsetek osób odpornych na koronawirusa jest prawdopodobnie wyższy niż w innych krajach.